Dzień dobry Państwu, Jan Fior, Kryzys 2020. Jak przetrwać? O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Proszę Państwa, zbliża się, jak przygotować się na najgorsze, taki może też właściwie właściwszy tytuł. Proszę Państwa, zbliża się koniec lata, jak mówiłem, że doświadczeni ludzie przewidują na ten okres trudne chwile. Widać to chociażby po takich czynnikach, jak nasilenie się narracji o nowych falach pandemii, o nowych wirusach, polio się pojawia, no HIV ten, prawda, zwanym małpią ospą. Mówi się coraz częściej, mówi się o walutach cyfrowych, mają miejsce gwałtowne ruchy na parkietach giełdowych, wzrost napięć politycznych, rozruchy, o których mówiłem, uliczne nawet w Holandii, na Sri Lance. No i oczywiście nasila się brutalność władzy przy ich zwalczaniu. Rządy i banki centralne już sobie nie dają rady, to już wyraźnie widać, i szukają kozła ofiarnego. Oczywiście mają na podorędziu wirusy, mają Putina, mają kryzys finansowy, recesję, zielony ład, dekarbonizację, nadmiar azotu. Ostatnio się pojawił, przedtem był tylko CO2. Grożą nam głodem, trzecią wojną światową i do tego wojną nuklearną. No i chcą nas spacyfikować. No myślę, że ta pacyfikacja może się odbyć dość boleśnie. Już zresztą u nas widać w Polsce, węgla nie ma, cukru nie ma, zaczyna kłamać po prostu, że jest, że płynie, że gdzieś tam skądś jest. Przecież mamy kopalnie. Dlaczego te kopalnie nie są aktywizowane, prawda? To jest taka sytuacja. Mimo iż trudno przewidzieć, dokąd ten cyrk się posunie, każdy powinien przygotować się na pewien stopień niedoboru, czy to żywności, czy energii na pewno, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Dlatego, że ten kryzys ma charakter globalny i te czynniki zakłócające mają charakter ogólnoświatowy. Mogą powodować dalekosiężne i nieprzewidywalne efekty. Takie domino się posypie. Więc proszę Państwa, króciutko Państwu powiem tylko to, co ja znalazłem sobie penetrując internet właśnie w kwestii tak zwanego prepersu, czyli tych ludzi, czy tych zdarzeń, które pozwalają nam przeżyć trudny czas. To na przykład żywność. Chodzi o to, żeby być przygotowanym i gromadzić żywność, która wymaga chłodzenia lub zamrażania, może się zepsuć i zmarnować, jeśli stracimy energię elektryczną na dłużej niż przez 2 dni. Więc na przykład co z tym robić, prawda? Wielu prepersów zaleca duże ilości ryżu i fasoli. Może kaszy też u nas w naszym klimacie, w naszym rejonie. Gdzie indziej mało znane produkty, makarony. Ale jeśli nie chcemy pogorszyć swego stanu zdrowia, jak tutaj ostrzegają lekarze, rozsądniej byłoby skupić się na odżywianiu, a nie na bogatych w węglowodany wypełniaczach brzucha. Proszę Państwa, warunkiem, aby w pełni zadziałało to wszystko, co zgromadzimy, te nasze zapasy, jest źródło zasilania, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo awarii sieci i utraty zapasów, no to chciałbym, żebyście Państwo się przygotowali również na przechowywanie białka zwierzęcego w postaci suchej. Ja bym chciał, tylko proponuję. Najbardziej ekonomicznym sposobem przechowania białka zwierzęcego jest mięso mielone z daniela, żubra, z wołowiny lub jagnięciny. To są takie jakby szlachetniejsze gatunki mięsa. Unikajmy wieprzowiny i kurczaka ze względu, mówią lekarze, ze względu na dużą zawartość w ich mięsie kwasu linolowego. Mięso mielone jest zwykle tańsze i, co ważniejsze, zajmuje mniej miejsca w zamrażarce. Dziki łosoś norweski czy alaskański w puszkach, makrela i sardynki też w puszkach. Wszystkie te ryby zawierają zdrowe tłuszcze,
a jednocześnie mają niską zawartość toksycznych zanieczyszczeń wody i metali ciężkich. Smalec, łój, masło klarowane i olej kokosowy. To są te zdrowe tłuszcze, które są idealne do gotowania i pozostają stabilne nawet bez chłodzenia. Organiczny bulion wołowy lub i proszek kolagenowy. Bulion wołowy jest idealnym źródłem kolagenu, ale proszek kolagenowy z ekologicznej trawy będzie dłużej świeży. Kolagen jest najpowszechniejszym i najbogatszym białko-pokarmem dla naszego organizmu. Białko serwatkowe, proszę Państwa, jest to białko bogate w leucynę, która pomaga stymulować syntezę białek mięśniowych. A więc mamy ciało, prawda, żeby nam się ciało nie zapadało, prawda, żebyśmy nie stawali się takimi jak w Auschwitz-Birkenau, prawda. Utrzymanie masy mięśniowej to ważna rzecz. Ryż jest produktem bezglutenowym, który można przechowywać przez długi czas. Co ciekawe, biały ryż jest zdecydowanie lepszy od tego ryżu brązowego, który się uważa za lepszy. Ten brązowy zawiera sporo takich składników przeciwodżywczych, mianowicie łupinkę, osłonkę, jakieś tam skórki, nasionka i tak dalej. W brązowym ryżu jest ich sporo, w białym ryżu nie ma. Najlepiej umieścić torbę z ryżem w pojemniku spożywczym razem z pochłaniaczem tlenu i upewnić się, że pokrywka jest dobrze zamknięta. Chodzi o to, żeby to było szczelne. Miód, proszę Państwa. Miód jest, oprócz tego, że to jest naturalny słodzik, jest to taki środek zdrowotny, można powiedzieć, lekarstwo. Większość tych środków, które tutaj są polecane, to są niejako, to jest żywność, która jest lekarstwem, która służy poprawie naszego stanu zdrowia. Gospodarski, niesfałszowany dodatkami miód ma własności zdrowotne, niekwestionowane. Jest, walczy z bakteriami, utrudnia atak wirusów czy bakterii, jest odporny na antybiotyki, w tym bakterii odpornych na antybiotyki. Orzechy, proszę Państwa, uważa się, że są bardzo pożytecznym składnikiem. Niestety tylko orzechy makadamii, a pozostałe orzechy zawierają dużą ilość kwasu linolowego i przechowywanie ich nie ma większego sensu, dlatego że bardzo niewiele, chyba nie większej ilości, dlatego że bardzo niewiele orzechów powinniśmy jeść poza tą makadamią. Wołowina w puszkach. Proszę Państwa, szukajcie odmian, w których nie wieprzowiny, tylko wołowiny w puszkach. Szukajcie odmian, w których jedynym środkiem konserwującym jest sól. Są takie puszki, one są trochę droższe. Nazywają puszki Lemana. To jest jedna z opcji, sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, ale są, myślę, że i w Polsce, albo jeżeli nie, to się pojawią. Jeżeli nie, to może ktoś z producentów usłyszy i zacznie je produkować. Ekologicznie liofilizowane owoce, warzywa i mięso w celu wyjątkowo długiego przechowywania można również rozważyć zakup ekologicznie liofilizowanych właśnie warzyw i owoców i te się produkuje. Firmy przetwórstwa żywności ekologicznej produkują takie liofilaty. Niezbędnym, proszę Państwa, niezbędnym składnikiem żywnościowym są też suplementy witaminowe, takie jak no nie tylko witaminowe, ale w ogóle suplementy, takie jak kompleks podrobów wołowych, niezbędne minerały, kwasy omega, witamina K2, magnez, kompleks witamin B, astaksantyna. Astaksantyna to jest preparat wykazujący właściwości kardioprotekcyjne, przeciwzakrzepowe. Jest ich wiele, można się porozumieć z lekarzem, zapytać lub poszukać na YouTubie więcej informacji na ten temat. Inne obszary przygotowania, proszę Państwa, to jest oczyszczona woda. Zidentyfikujmy w pobliżu siebie, jak najbliżej siebie, źródła wody pitnej i upewnijmy się, że one są czyste, zdrowe. A jeżeli mamy wątpliwości, to zastosujmy filtry. Ważne są zapasy energii, aby się przygotować na
ewentualne niedobory energii ze strony dostawców, czyli państwa. Przerwy w dostawie energii już się pojawiają. W wielu krajach świata energia jest dozowana. W Libanie już od kilku lat energia elektryczna pojawia się przez 3, 4, 5 godzin dziennie, co gorsza, nie wiadomo kiedy. Więc w związku z tym, żeby się na to uodpornić, czy jako uniezależnić, zalecane jest kupno generatorów zasilanych gazem lub zestaw generatorów słonecznych, takich jak Jacker się pisze. Kosztują dość sporo, 5000, 6000 zł ten zasilany gazem lub energii się pisze od 5 do 15 tysięcy zasilane ogniwami słonecznymi. Na rynku w repertuarze AliExpress, firmy AliExpress dostępne są generatory na wiatr. Takie małe turbiny wiatrowe o mocy 1000 do 1500, 2000 CW. W cenie od 1300 do 5000 zł. Więc jeżeli, wiecie Państwo, to może ktoś odbierać to jako przesadę z mojej strony, że ja ostrzegam i takie proponuję rozwiązania. Ale to są rozwiązania najmniej ortodoksyjne, jakie znajduję na internecie, jakie proponują ludzie, którzy się znają na tym, jak przeżyć. Trzeba zwiększyć skalę i dywersyfikację tego, co chronimy. Na przykład generatorów energii, w zależności od tego, ile pieniędzy potrzebujemy, bo może jeżeli mamy napędzany generator na olej napędowy, to oleju napędowego też może zabraknąć, tym bardziej, że w tej chwili świat globalny, globalistyczny walczy z olejem napędowym i z wszystkimi paliwami, które się z tym, z palinami z kopalnymi, prawda, które się wiążą z dekarbonizacją. Sprzęt do gotowania potrzebujemy sposobu na gotowanie wody i jedzenie podczas zaciemnienia. Tutaj, bo jak nie będziemy mieli prądu i nie będziemy mieli możliwości ogrzania słonecznego, no to też trzeba jakoś sobie poradzić. Może się zbierać jakieś grupy. Są takie kuchenki słoneczne, które kumulują energię. Nie wymagają prądu ani ognia. No jak nie, to ogień, prawda? Chrust zaleca nam pan premier. Są takie kuchenki rakietowe, zasilane nabojami, które wprowadzają do tego urządzenia porcje energii. To też trzeba przeanalizować. Ja tutaj nie polecam żadnej innej. Kuchenki kempingowe zasilane propanem oraz 12-woltowe garki i patelnie. To są też polecane urządzenia niejako na baterie, prawda, czy na akumulator. Jeśli mamy zasilanie awaryjne, to możemy się posłużyć szybkowarem. Jest taki instant pot, albo w ogóle szybkowar, prawda, który może zaspokoić właściwie wszystkie potrzeby związane z gotowaniem, czy to wody, czy mięsa, czy jeszcze jakichś innych przetworów warzywnych, kasz, ryżu i tak dalej. Proszę Państwa, następną grupą zagadnień to jest samoobrona. Samoobrona i ewentualnie zaopatrywanie się polowaniem, prawda? Zaopatrywanie się mięso z dziczy. Więc chciałbym, żebyście Państwo też się nad tym zastanowili. Może trzeba jakieś pozwolenie na broń zrobić, może broń kupić, może poćwiczyć, może na strzelnicę pochodzić. Można też się odświeżyć znajomość boksu, samoobrony, jakichś tam tych kung fu i innych judo, bo to może nam też pomóc w takich warunkach, w jakich się możemy znaleźć. Będzie wielu, którzy będą chcieli nam odebrać to, co mamy. Dobrze jest się nauczyć utrudniać im zadanie. Więc w sytuacji wysokiego ryzyka, wysokiego zagrożenia dobrze jest wiedzieć, gdzie kogoś uderzyć, żeby go osłabić.
Komunikacja, proszę Państwa, powinniśmy też między sobą posiadać kontakt między bliskimi nam ludźmi, no, wypróbować ten kontakt. Czy to będzie kontakt internetowy, jeżeli oczywiście będziemy mieli źródło zasilania, czy jakiś inny, może morsem, może latarką, może jeszcze jakimiś innymi urządzeniami na pewno. Pamiętam, że w dzieciństwie robiliśmy sobie takie radyjka, takie, no nie mikrofalówki, ale coś w rodzaju, wysyłaliśmy sobie sygnały, zabawki, ale to pewnie są też możliwe i poważne urządzenia do komunikacji wzajemnej, żebyśmy się czuli bezpieczniej. Sprawy zdrowia i medycyny, proszę Państwa. Chciałbym, żebyście Państwo rozważyli, oprócz tych suplementów diety różne, również suplementy witaminowe, witamina A, B, C. Witamina C to jest na pewno number one. Witamina D3, tu trzeba ostrożnie z nią, bo ona ma dodatkowe nieprzychylne, nieżyczliwe organizmowi czasami działania. Ale jak występuje z witaminą K2, to już jest jakoś łatwiej. Też, żebyście się Państwo zastanowili nad dietą, nad tym, co sobie do ust wkładacie, albo co sobie będziecie do ust wkładać, dlatego że wielu z nas, nawet w normalnych warunkach, nawet w zdrowych i dobrych warunkach, truje się, otruwa, zatruwa, otłuszcza i wycieńcza. No dlatego ten temat w ogóle powinien być szerzej jakby analizowany i stosowany. Leki na nasze, każdy z nas ma, no prawie każdy z nas ma jakąś chorobę przewlekłą, mniej czy bardziej przewlekłą, żeby przynajmniej miał zapas leków na 3-4 miesiące. To jest możliwe, bo nawet te recepty, które mamy na przewlekłe leki, one do 4 miesięcy mogą z góry, mogą nam apteka zrealizować takie recepty na 4 miesiące z góry. Szukajcie poradników na temat alternatywnych sposobów zaradczych, jak przeziębienie, ból mięśni, bóle nerwowe, nerwobóle, prawda, i tak dalej, żebyś umieć sobie z tym poradzić w warunkach domowych. Apteczki pierwszej potrzeby, to też Państwo przygotujcie. To jest naprawdę pierwszej potrzeby, pierwszej pomocy działanie. Osobiście też doradzam badanie pH naszego, czy to pokarmu, czy naszych, tak powiem, zawartości naszego ciała. Jest, do tego służy taki błękit metylenowy, to jest tak zwany też barwnikiem tiazynowym, który w czystości farmaceutycznych właśnie służy pomiarowi, czy nasze ciało, nasz organizm jest, czy posiłki są zasadowe, czy kwaśne. Unikajmy kwaśnych. Ten błękit metylenowy pozwala pokazać poprzez zmianę koloru z zielonego, to jest kwaśny, na granatowy, bardziej zasadowy, niebieski bardziej zasadowy, to nam będzie wskazywało, no, czy się posłużyć daną żywnością, czy nie. Pieniądze, proszę Państwa, pieniądze, musimy mieć jakieś środki na przeżycie, takie też na wymianę, prawda? No, złoto oczywiście to nie ulega wątpliwości. Złoto do jakichś większych, monety złote, jednouncyjne do jakichś większych zakupów, do mniejszych, jako drobne, to monety srebrne, jednouncyjne. Większe, mniejsze nominały można to mieć, żeby nie, kupując powiedzmy 10 kilo ziemniaków, żeby nie płacić jednouncyjną monetą, bo wtedy przepłacamy. Chodzi o to, żeby mieć te alternatywy. Zarówno przerwy w dostawie prądu, jak i internetu mogą wyeliminować karty kredytowe. Mogą zakupy bezgotówkowe, będą prawdopodobnie niemożliwe. Zresztą, jak pamiętacie Państwo, przy okazji analizy tych pierwszych dni wojny na Ukrainie, mówiło się, że Putin nie chce Ukraińcom dokuczyć,
dlatego że nie wyłączył prądu. No i właśnie to jest, to o to chodzi, bo wtedy odpadają wszystkie transakcje bezgotówkowe, no i oczywiście przesyłanie informacji przez internet, jeżeli nie mamy źródła zastępczego. A zresztą i tak może być problem, bo może być internet wyłączony generalnie, prawda, rejonowo, czy nawet na cały kraj. Aby uzyskać bardziej długoterminową ochronę przed inflacją, no to jednak złoto i srebro. I tutaj jakby ktoś miał wątpliwości co do ceny, no to w tej chwili jest właśnie akurat idealny okres, bo można, bo i potrzeba jest, i jest jeszcze stosunkowo niedrogi produkt. Podaż jest, no, z pewnymi poślizgami do 30-45 dni, to myślę, że do tego czasu wytrzymamy. Przewidujemy, że ten okres załamania nastąpi koniec sierpnia, początek września. Ja to omówię szczegółowo w następnej audycji. Powiem Państwu, co zrobić, bo to nie są żarty. Naprawdę jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Gubią się politycy i w związku z tym oczywiście chcą nas oszukać i chcą nas zniewolić, zdyscyplinować, żebyśmy im nie przeszkadzali w tych oszustwach. Narzędzia i urządzenia analogowe, jakie powinniśmy sobie przygotować. Oczywiście poza tymi, które są zasilane energią elektryczną czy energią pochodzącą ze spalania surowców energetycznych. To tak, proszę Państwa, jakieś siekiery, jakieś śrubokręty, jakieś takie narzędzia domowe, to musimy, proszę Państwa, wszystko mieć pod ręką. Jak najwięcej, bo możemy ograniczenia, dopiero wtedy poznając ograniczenia, będziemy wiedzieć, jak bardzo nam się przydał jakiś tam, prawda, dłutko, czy igła nawet, igła z nitką, bo to też może być przecież przy szyciu ran na ciele może się nawet do tego przydać. Jeżeli nie wierzycie, wyłączcie na dzień lub dwa energię elektryczną w swoim domu. Wyłączcie wszystkie zasilania energii, zobaczycie, jak Wam się będzie żyło z tym. Zróbcie sobie takie doświadczenie. Może nie tak drastycznie na dzień, dwa, ale spróbujcie na kilka godzin, a jak Wam się to wyda bułka z masłem, to jeszcze przedłużcie sobie na kilkadziesiąt godzin dłużej. Zastanówcie się, czego potrzebujecie, jakie rozwiązania będziecie mogli zastosować oraz przygotujcie, zachowajcie swoje dokumenty ważne, może wyciągi z banków za ostatni czas, tytuły własności, akty notarialne, to wszystko zatrzymajcie, ochrońcie to przed wodą, przed ogniem, zakopcie może gdzieś do ziemi, także żebyście to mieli pod ręką, bo to Wam może kiedyś, jak już się trochę sytuacja poprawi, albo w ogóle się poprawi, no to wtedy będziemy musieli tytuł własności samochodu. Może ktoś będzie rościł sobie pretensje do naszego samochodu. Pokażcie, miejcie to na wypadek. Zapisy elektroniczne będą niedostępne. Te wszystkie dane, które mamy gdzieś tam na internecie, one będą niedostępne. Niektórzy przepisują całe książki, całe poradniki, bo wiedzą, że mogą zapomnieć. Słowniki to są może już zasadne działania, ale nie wiadomo, kto się czym zajmuje. Może ktoś jest jakimś specjalistą od urządzeń wysoko skomplikowanych i korzysta na co dzień z instrukcji. Niech sobie takie instrukcje przepisze, bo to może mu kiedyś uratować życie. A w sytuacji już poprawy, powrotu do normalności, między tymi dwoma momentami odejścia od normalności i powrotu do normalności może się zdarzyć dużo bardzo przykrych rzeczy. Proszę Państwa, jak macie możliwość, to też bunkier jakiś sobie znajdźcie. Albo pomieszczenie, które może służyć na przechowanie żywności czy źródeł energii.
Warto być przygotowanym na dłuższe niedobory żywności i energii, tak czy owak. W razie czego pieniądze, jak powiedziałem, złoto, srebro, tu odradzam jakieś numizmaty, jakieś artworki, w sensie dzieł sztuki. Zwykle w takich momentach to się sprzedaje po bardzo niskiej cenie. Znałem człowieka, który się wyrobił majątku, kupując w Londynie w czasie bombardowań, kupując dzieła sztuki od ludzi, którzy chowali się, biegli akurat do schronu. I on wtedy kupił kilka ładnych płócien impresjonistów francuskich. No takie to są czasy. Proszę Państwa, ja korzystam w tym, co mówię, korzystałem z porad świętej pamięci Adolfa Kudlińskiego, doktora Mercoli, alaskańskiego prepersa, Great Lakes, czyli prepersa z Wielkich Jezior, Daga Casey'ego i kilku innych ludzi, których możecie znaleźć pod hasłem Preppers albo Survival, możecie znaleźć na internecie. To jest tylko zarys tematów, które są do poruszenia, a resztę to, proszę Państwa, trzeba się samemu na konkretnych filmach radzić. I może też byście się jakoś też podzielili. Już to apelowałem parę razy, żeby ktoś napisał coś. Nikt nie napisał. Przykro. Może przykro, że nikt nie wie, prawda? Albo że nikt się tym nie interesuje. Pamiętajcie Państwo, że to będzie za późno, jak już dojdzie do konfrontacji, że będziemy musieli mieć zapasy żywności, a ich nie mamy, to będzie już za późno, może być za późno. Dlatego zróbmy to teraz, kiedy się wydaje, że wszystko jest ok. Koniec lipca. Dzisiaj jest 26 lipca, jak to nagrywam. Myślę, że mamy czas do końca sierpnia, żeby przynajmniej część z tych działań przygotować. Proszę Państwa, kilka ogłoszeń parafialnych. Otóż przypominam, że naszym sponsorem jest Mennica Mazowia, a jak wiecie, ceny są okazyjnie niskie. Mennica Mazowia zresztą ma z zasady ceny niższe niż konkurencja, dlatego że liczy się z tym, że jesteście Państwo, słuchacze tego programu, jesteście częstymi gośćmi w Mennicy Mazowia i gdyby coś się popsuło pod względem relacji konsumenckich, to byśmy informowali na tym kanale, no i to by nie, Mennicy by nie służyło. Oni chcą Wam służyć, aby korzystajcie z tego. Ceny są teraz rzeczywiście bardzo niskie i jeszcze to jest, myślę, ten właśnie okres do końca sierpnia, może. Już otarliśmy się o $1600, teraz jesteśmy niewiele powyżej 1700. Wydaje mi się, że to są takie najniższe poziomy. Nie testujcie tego dipu, jak to się mówi, czy tego najniższego poziomu, bo można na tym przejechać. Proszę Państwa, mam takie oryginalne ogłoszenie. Otóż, jeśli chcecie Państwo poznać podstawy szkoły austriackiej, libertarianizmu, ale brakuje Wam wciąż czasu, cierpliwości na czytanie i chcecie, aby poznały te zagadnienia Wasze dzieci czy bliscy, to jest taka propozycja. Czym jest libertarianizm, wolny rynek i wolna wymiana? Co to jest teoria sprawiedliwości? Teoria sprawiedliwej własności, wolnych kontraktów, relacja między odpowiedzialnością i karą, zrozumienie anatomii funkcjonowania państwa, a także problemy emigracji, łapówek, aborcji, praw zwierząt, jak system wolnorynkowy działa w praktyce. Wiele innych zagadnień wiążących się z resetem obowiązującego w większości krajów świata dzisiaj, u nas też, faszystowskiego systemu państwa opiekuńczego, nie zawaham się tak to nazywać, to zapiszcie się Państwo na kurs anarchokapitalizmu. Online, ten kurs będzie online. Cena wywoławcza 50 zł za godzinę. Można się targować. Tych godzin będzie kilkanaście, może kilkadziesiąt, ile kto chce. Natomiast, no nie ile kto chce, ale tam pewnie jakaś około 20 godzin organizatorzy przewidują. Ale jeżeli ktoś z Państwa wykupi, wytarguje, wynegocjuje dobrą cenę na 10 godzin, otrzyma gratis monumentalne dzieło Moraya Rothbarda Ekonomia Wolnego Rynku. To jest książka, to jest, można powiedzieć, podręcznik ekonomii, który wart ponad 120 zł, który możecie Państwo, i to 120 zł to jest ta cena jeszcze sprzed inflacyjna. To jest książka, która wam się
Pan waszym dzieciom, waszym bliskim pomoże i w biznesie, i w życiu, i w ocenie własnych intuicji. Pomoże na co dzień. Wieńczeniem kursu będzie sprawdzenie wiedzy, będzie sprawdzian wiedzy. Na życzenie państwa możecie mieć egzamin też i świadectwo ukończenia. Zainteresowanych proszę o kontakt na adres mailowy julian6.heller, samo H i 2L, heller@gmail.com lub telefonicznie 504-966-646. To będzie w opisie filmu. Proszę Państwa, też przypominam, że Akademia Młodych Milionerów to są podręczniki wiedzy dla dzieci i młodzieży, dzięki którym będą mogły zrozumieć. Podręczniki to w cudzysłowie, bo to są ciekawe bajki, baśnie. No i oczywiście książka Jak zarabiać w młodym wieku, Eryka Zawiszy. To możecie Państwo znaleźć też w opisie naszego filmu. Sięgnijcie Państwo czasem do tego opisu pod tym filmem i tam sobie przeczytajcie. Dużo tam jest takich informacji, które się Wam mogą przydać szerzej. Ja o tym nie mówię, bo żeby czasu nie zajmować. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za kilka dni.